Dobrze, kochani, ja dzisiaj chcę powiedzieć w takim temacie, w którym często i dużo mówimy i sporo wiemy, natomiast mam wrażenie, że czasami jak tak rozmawiamy sobie gdzieś tam jeden na jeden, czy wymieniamy jakieś poglądy, czy wydaje mi się, że tam czasami pojawia się jeszcze pewne niezrozumienie w tym obszarze. Tak sobie to roboczo zatytułowałem dzisiaj wiara w tożsamość. Myślę, że to jest taki temat, szczególnie jak spojrzeć przez pryzmat szeroko rozumianego kościoła w Polsce, dosyć mocno niezrozumiały. Czasem jak rozmawiam z ludźmi, generalnie pytam z ludźmi i pytam, kim jesteś? Mało kto lubi to pytanie. Naprawdę. Mało kto lubi to pytanie. Generalnie, mówię teraz tak dosyć szeroko, niekoniecznie o nas tutaj bezpośrednio. Wiecie? I jak pytam, kim jesteś, często słyszę, no Synem Bożym. Ja mówię, no brawo! Halleluja! Bardzo dobrze! Bardzo się cieszę, że wiesz, że jesteś Synem Bożym. Halleluja. Ja tego absolutnie nie podważam, tak? Ale powiedz mi, co to dla Ciebie oznacza? Wyjaśnij mi, co to znaczy, że jesteś Synem Bożym. Wtedy czasami zaczynają się takie krzywe spojrzenia. Niekoniecznie przyjemne. Ale ja mówię, absolutnie ja nie czepiam się. Ja wiem, to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że masz to zrozumienie. Bardzo dobrze, że to rozumiesz. Tak, jesteś Synem Bożym. Tylko opowiedz mi to jeszcze bardziej. Inne osoby, jak pytam, odpowiadają, jestem zwycięzcą. Alleluja! Jesteś zwycięzcą. Jak to teraz rozumiesz w swoim życiu? Jak to składa się na to, jak funkcjonujesz, co robisz, jakie masz plany, powiedz mi o tym, tak? Inna osoba mówi, jestem królem, jestem królową, w zależności z kierowania. Alleluja! Bardzo dobrze! Jesteś królem, jesteś królową. To jest niepodważalne. Pięknie, że jakby utożsamiasz się z tym słowem, że w to wierzysz. Super! Jestem mega dumny i mega szczęśliwy. Ale jak się w tym oglądasz, tak? Słyszałem, ale czemu się tak dopytujesz? Siedzę, jestem duchem, siedzę w okręgach niebieskich, po prawicy Ojca. Lekki atak. Amen! Pięknie! Super! Jestem dumny i cieszę się. Siedzimy sobie razem tam generalnie. Jest fajnie, naprawdę. Ja absolutnie tego nie podważam, tylko bardzo bym chciał, powiedziałem, aby to stało się takie praktyczne w Twoim życiu. Aby można było tego w jakiś sposób dotknąć, tak? Abyś Ty mógł, czy mogła tego dotknąć. Bo słuchajcie, to wszystko prawda. Sobie ktoś nie pomyślał, że ja tak kwestionuję. Absolutnie nie. To jest wszystko prawda. Tak? Tak. Jesteśmy z nieba, jesteśmy synami Bożymi, tak? Czy córkami Boga jedynego. Jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy królami, królowymi. Amen. To wszystko jest o nas. Tak? Tylko to, co chcę też dzisiaj powiedzieć, to, że na tym nie kończy się nasza tożsamość. Nie kończy się na tym, tak? To wszystko, o czym mówimy i czym też często się zasłaniamy, to jest pewna podstawa, pewna baza wspólna dla każdego człowieka narodzonego z Bożego Ducha. Bo każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha jest Synem Bożym, Córką Bożym, jest zwycięzcą, jest królem, jest królową, zawdzięcza większość tych rzeczy, wszystko to zawdzięcza tak naprawdę Jezusowi, temu, co zrobił Jezus i to jest jakby, alleluja, to wszystko jest prawda. Ale
to nie wyczerpuje tematu naszej tożsamości, tak? I teraz zobaczcie, Jezus zapewnił nam te duchowe prawo, tak? Tak naprawdę, abyśmy byli takimi prezesami na tej ziemi, tak? On nam to zapewnił, ale też każdemu, o czym często ostatnio mówimy, wyznaczył zadanie. Oczywiście nie mówimy tutaj w taki religijny sposób, jak to jest często gdzieś tam pokazywane, szczególnie w naszym kraju, tak? Że surowy Bóg schodzi z rózgą, tak? Ty masz robić to czy to, bo jak nie, to ci przyrżnę i cię ukaże generalnie i będzie tak, wiemy o tym doskonale, tak? Nie w ten sposób. Ale nie zmienia to jednak faktu, że zadania zostały przydzielone. Rozpoznajemy je poprzez nasze pragnienia. Tak jak chcecie jakby w to wchodzić, po to, żeby był szeroki temat poboczny i moglibyśmy godzinami o tym dzisiaj mówić. Ale zadania zostały nam rozdane, wiecie? Kilka tygodni temu oglądaliśmy z Julią taki film. Ostatnio jak coś oglądamy, to raczej jest jakieś takie kino niezależne. I tak mi zapadł w pamięci, bo to taki film o Hindusach. Popularny film, ale można było wyciągnąć z niego też pewne rzeczy. Była sobie taka rodzina, najwyższa kasta tam w Indiach. Mieli wszystko, tak? Wszystko to, co jest w świecie, powiedzmy. To, co jest jakby interesujące w świecie. Kupę pieniędzy, pozycje, tak? No taki byli ewidentnym obrazem świata. I był wśród nich jeden ich syn. Ten syn, on wyjechał i wiedział, że można żyć zupełnie inaczej. Wyjechał gdzieś tam na ileś lat tam do Stanów i wrócił. I teraz on był takim obrazem człowieka narodzonego Bożego Ducha, z Bożego Ducha. Był inny niż cała ta rodzina. I teraz chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz. On miał tak. Miał pieniądze, miał możliwości i miał wizję tego, co chce zrobić. Miał wizję. I nic z tym nie zrobił. I został, tak? I umarł, tak? A jakiś tam sługa, który przy nim był, jakby chwycił to wszystko i pociągnął. I o to mi chodzi. Ten człowiek był w pozycji, tak naprawdę miał wszystko, łącznie z objawieniem, do tego, żeby pociągnąć innych, żeby coś zmienić, żeby coś zrobić. Ale nie wystartował. Został w pewnym miejscu. Nie do końca uwierzył też w swoją tożsamość. I często niestety z chrześcijanami jest podobnie. To jest powszechny krzyk, tak? Jestem Synem Bożym, jestem Królem, Królową, tak? Ale często nie widać tego w życiu. I to, że nie widać, to jednym z powodów, dla których tego nie widać czasami, jest właśnie to, że w praktyce ludzie nie wierzą w swoją tożsamość. Zostają na tej płaszczyźnie, która jest wspólna, bo to jest bezpieczne. To jest bezpieczne. Wszyscy jesteśmy królami, jesteśmy synami Bożymi, jesteśmy zwycięzcami. Tu się czuję bezpiecznie, tak? Jestem z wami, jest nas 100 osób, wszyscy tak powiemy sobie i tak jest fajnie. Natomiast tożsamość to nie jest tylko to, co Bóg mówi generalnie o ludziach narodzonych z Bożego Ducha, tak? Czyli ten Syn Boży, zwycięzca, tak? Kościół i tak dalej. Ale tożsamość to także to, co Bóg mówi do ciebie o tobie. To jest tożsamość, druga część tej tożsamości, tak? To, co Bóg mówi o tobie, do ciebie, a Bóg przede wszystkim mówi do nas, o nas, tak? O nas samych, tak? To jest nasza tożsamość. Jesteśmy sumą słów, które Bóg wypowiedział do nas. Jesteś sumą słów, które Bóg do ciebie wypowiedział. Ta tożsamość tak naprawdę, ona składa się z tych dwóch płaszczy. Zobaczcie, to jest ta pierwsza, to jest właśnie ta wspólna baza. Ona jest nam wszystkim wspólna, każdemu człowiekowi narodzonego z Bożego Ducha. Tutaj dowiadujemy się, kim jesteśmy, z fundamentów wiary, z podstaw nauk chrześcijańskich, tak? Wyrzucamy z naszych umysłów wszystkie śmieci, które zostały wprowadzone
przez lata naszego życia w świecie, tak? Porządkujemy to i tutaj dowiadujemy się, że właśnie, że jesteśmy zwycięzcami, synami Bożymi, tak? To nas jakby uzdalnia do pewnego postrzegania i widzenia dalej, tak? Czyli nasze widzenie nie jest wypaczone jakimiś bałwanami, jakimiś brakami, tak? Wyswobadzamy się do tego momentu, ale później, jak już wiemy, już dochodzimy do tego miejsca, tak, że jesteśmy pełnoprawnymi synami Bożymi, królami, zwycięzcami, to na tej bazie, która jest wspólna dla nas wszystkich, każdy z nas musi zbudować swoją kolumnę. To jest ta część, która dotyczy każdego z nas indywidualnie. I to jest ta część, która jest unikatowa. I to jest to, co też mówimy za każdym razem, bardzo często też ostatnio, że jedyna w swoim rodzaju, wspólnej bazy, która stanowi pewien fundament, pewien grunt, tak? Wyrasta ta kolumna, która jest zgodna z tym, kim my już indywidualnie jesteśmy. Co Bóg mówi do nas, o nas. Jeśli więc wierzę w swoją tożsamość, tak? To właśnie wierzę nie tylko w to, że jestem Synem Bożym, chociaż tak jak powiedziałem na początku, to bardzo ważne. Tak? To jest pewien fundament. Bez tego nie pójdziemy dalej, nie zrozumiemy, nie zbudujemy tej kolumny, jakie będziemy mieli bazy. Ale także w to, kim jestem, z perspektywy zadania, które mi powierzył. Czyli ta część, która jest tak bardzo nielubiana w kościołach. Nie robi presji. Nie robi presji. Jestem Synem Bożym. Nie robi presji. Wielokrotnie to słyszałem. To nie chodzi o presję. Chodzi o to, czy wiesz, kim jesteś i jak chcesz żyć. Wiecie, bo to tak naprawdę łatwo sprawdzić, czy ktoś wierzy. Bo właśnie w tej dziedzinie ma sukces, tak? W tej dziedzinie. I nie chodzi mi tylko tutaj, wiecie, o sukces liczony jako poziom, wiecie, materialny, liczony przez jakby ilość kasy. Bo owszem, jeśli ktoś wie, że jego zadaniem jest łożenie na królestwo, łożenie finansowe, to dowodem tego, że on wierzy o to, będą potężne przepływy finansowe przez jego osobiste życie, jego biznes i zasilanie różnego rodzaju służb dla królestwa, tak? To będzie dowód, że on się tak odczytał i że on o to wierzy. Jeśli natomiast ktoś się odczytuje, że jego zadaniem jest, nie wiem, budowanie sierocińców, czy zakładanie szkół, tak? Dowodem na to, że on jakby w to wierzy, się odczytał, będą to, że będą powstawały kolejne domy dziecka, czy kolejne szkoły. To jest sprawdzalne. To jest praktyczne. Ta druga część właśnie naszego życia, naszej tożsamości, która jest, już jest naszą kolumną, tak? Jeśli do niej odpalamy wiarę, to ona się manifestuje. Ta baza, ona ma nas wypchnąć, tak? Ona ma nas uzdolnić, dlatego to jest bardzo ważne. Fundamenty wiary, podstawy chrześcijańskiej nauki, wszystko, kim my jesteśmy, tak? Kim my jesteśmy z perspektywy słowa. To jest mega ważne, ale to nie wyczerpuje tematu. Nie wyczerpuje. Nie wyczerpuje. Nie wyczerpuje tematu tożsamości. Dopiero z tego lecimy dalej. Kim realnie w tym królestwie jesteśmy, tak? No bo sobie patrzcie, tak? Naprawdę, jeśli my realnie nie wierzymy w praktyce w naszą tożsamość, tak? Jeśli nie uwierzę, powiedzmy, dostanę słowo, że mam zakładać szkoły. Ale jeśli nie uwierzę w to słowo, że mam zakładać szkoły, tak? A takie zostało mi wyznaczone zadanie, to, że jestem Synem Bożym, zwycięzcą czy królem, nic mi w tym temacie nie pomaga. Bo moim zadaniem było zbudować szkoły. Odczytałem się, powiedzmy, ale nie uwierzyłem w to, nie?
nadal jestem Synem Bożym. Idę do nieba, to jest niepodważalne. Ale już nie ma. A to było moje zadanie. Tak jak powiedziałem, wiara jest dowodem. To widać tak naprawdę, czy ktoś rozpozna swoją tożsamość i czy w nią wierzy. Ja wam powiem, bo ja jeszcze mam... Ja zawsze się przekopowywałem. Jak się nawet dowiedziałem czegokolwiek o krzyżu, dobrze, dowiedziałem się, jestem błogosławiony. Na początku nie rozumiałem, co to znaczy, błogosławiony. Mnie Artur wytłumaczył kiedyś, że uszczęśliwiony. Okej. Okay. Dobrze, jestem uszczęśliwiony. No generalnie mówię tak, że cieszę się ze zbawienia. Jestem taki w ogóle radosny, jestem taki, mówię, spokojniejszy w ogóle. No, jestem uszczęśliwiony, ale pokaż mi to z perspektywy mojego życia dalej. Co to znaczy, że ja jestem błogosławiony? Jak to się będzie w ogóle manifestowało? Na czym ja mam się koncentrować? Jak to się będzie materializowało? Ja chcę to w ogóle dotykać w swoim życiu. Bo ja rozumiem już wszystko. Przyjmuję przez wiarę, że jestem błogosławiony. Ja rozumiem wyznanie. Jestem uszczęśliwiony. Ale poza samym wyznaniem, ja chcę tego dotknąć. Ja chcę robić w życiu rzeczy, przy których ja będę uszczęśliwiony cały czas. Nie, że przez godzinę dziennie coś zrobię, to będę uszczęśliwiony, a pozostałe rzeczy w ogóle szukam, kopię, męczę się w ogóle. Pokaż mi to. Pokaż mi to. I to było wołanie. To było wołanie i to było ukierunkowywanie na to, żebym w ogóle powstawały we mnie przestrzenie, pragnienia, co mam robić. I te słowa za każdym razem to była jakąś część mnie, którą sobie składałem po kawałeczku do kupy. Co? Jak macie Biblię, to otwórzcie, bo zostaniemy dłużej na pewnym fragmencie. Ewangelia Łukasza 1, 26, 49. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrawiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Widzimy, że anioł przychodzi do Marii. To były czasy jeszcze przed Chrystusem, tak? To były czasy jeszcze przed krzyżem. Przynosi jej poselstwo od Boga. Przynosi jej poselstwo. Tak mówi do niej: jesteś błogosławiona. Jesteś uszczęśliwiona w ogóle wśród kobiet, tak? Wypowiada do niej, zaczyna wypowiadać do niej pewną informację o niej samej, tak? Mówi, to było przed krzyżem, więc ona nie mogła powiedzieć, że jestem błogosławiona w Chrystusie Jezusie, tak? Nie było, więc już ten początek informacji, który przychodzi od anioła, jest informacją, która jest skierowana bezpośrednio do niej. Idziemy dalej. 29-33. Ale ona zatworzyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I dał Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Anioł dalej w imieniu Boga konkretyzuje do Marii, jak to się stanie, że ona będzie uszczęśliwiona. Tak? Dostaje konkretną informację. Urodzisz Jezusa. W ten sposób będziesz błogosławiona, że go urodzisz. Idziemy dalej. 34-35. A Maria rzekła do anioła: jak to się stanie, skoro nie znam męża, tak? I odpowiadając anioł rzekł: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zadzieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Dalej w tej rozmowie, w tej wizji, bo my tak trochę czytamy inaczej z perspektywy faktów dokonanych. Jak znamy tą historię, to inaczej sobie to trochę widzimy, tak? Ale trochę inaczej to wyglądało u niej w realu, jak ona to przeżywała, tak? Dalej dostaje skonkretyzowanie
co będzie dalej, w jaki sposób to się będzie wypełniać i materializować. Teraz 36-37. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w 6 miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Maria dostaje też słowo wiedzy a propos Elżbiety. Tak? To ponadnaturalna informacja, która przychodzi w tym momencie do Marii. I kluczowe rzeczy zaczynają się dziać od 38 wersetu, kluczowe jeśli chodzi o Marię. W 38 Maria mówi tak, i rzekła Maria tak, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Bardzo ważna rzecz. Maria w tym momencie zgodziła się z Bogiem. Przyszedł do niej anioł i powiedział jej, kim jesteś. Będziesz błogosławiona, bo urodzisz Jezusa. Zgodziła się z tym. Przyjęła tę informację o sobie. Zgadza się z celem swojego życia, tak? Z zadaniem, które ma wykonać. Zadaniem życia Marii było urodzić Jezusa. To było jej zadanie. Do tego została powołana. Urodzić Jezusa. To jest zadanie. 39-40. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. W związku z tym, że Maria zgodziła się z Bogiem, w związku ze słowem wiedzy, które otrzymała, tak, Maria udaje się dalej do Elżbiety. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziesiątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem. Rzekła, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego. Co robi Elżbieta? Elżbieta prorokuje do Marii. Elżbieta nie miała wcześniej informacji, tak, na temat Marii i tego, że urodzi Jezusa. Ona prorokuje w tym momencie. Powtarza do niej te same słowa, które powiedział do niej anioł. Mówi do niej, że jest uszczęśliwiona wśród kobiet ze względu na to, że urodzi Jezusa. 43-45. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie, bo oto Ty dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie i błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej powiedział. Elżbieta prorokuje dalej. Wie, że Maria urodzi człowieka, który będzie Panem Elżbiety. Bo Elżbieta to wprost mówi, wypowiada te słowa. Potwierdza też Marii, że dobrze zrobiła, że się zgodziła z Bogiem. I teraz 46-49, kończąc ten fragment. I rzekła Maria, wielki dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na umilczoność służebnicy swojej. I teraz kluczowe słowa. Odtąd bowiem błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święty, święte jest Jego imię. Cóż za wiara w swoją tożsamość. Miała wizję. Poszła do Elżbiety. Elżbieta powiedziała, żadne znaki wokół nie potwierdzały tego. I co ona zrobiła? Jestem błogosławiona wśród wszystkich kobiet. Urodzę Jezusa. Chcę podkreślić jedną rzecz. Jaka to wiara w swoją tożsamość, w swoje zadanie. Zobaczcie na kolejność. Jeszcze raz. Maria zgadza się z Bogiem. To było kluczowe. Zgodziła się z informacją, która przyszła do niej, tak? Zaczyna uwalniać w związku z tym, z tą podjętą decyzją o zgodzie, tak? Zaczyna uwalniać wiarę. Następnie Elżbieta prorokuje do Marii, umacnia Marię,
Zobaczcie przy okazji jakby taką praktyczną rolę proroka. Potwierdza jej, umacnia jej. I Maria staje mocno w tym, identyfikuje się z tym słowem. Maria identyfikuje się, to jest bardzo ważne z tymi słowami, słuchajcie. Ona wierzy w te słowa i zaczyna je wyznawać. Bądź jak Maria. Powiedz za mną. Amen. Tak, przyjaciele? Bądźmy jak Maria. Ja wiem, że w naszym kraju to trudne mówić w ogóle o tym. Ale słuchajcie, bo to zobaczcie, co zrobiła z tym wszystkim religia. Co zrobiła? Protestanci, z uwagi na katolików w ogóle, zapomnieli o Marii. Nie ma takiej osoby. Nie istnieje. Niczego nie zrobiła. Tak, jakby Maria miała cokolwiek wspólnego z demonicznym kultem maryjnym, który powstał. Nie ma nic wspólnego. To jest kobieta, która rozpoznała swoje zadanie, urodziła Jezusa, nawróciła się później, narodziła się z Bożego Ducha, jest naszą siostrą w Chrystusie i spotkamy się z nią w niebie. Amen. Maria. Miriam. Tak w ogóle. Ale już używajmy tego Maria. I teraz, a co zrobili katolicy, tak? Współczesny Babilon, który miesza, tak? Raz duch antychrysta, a raz w ogóle Jezusek mały albo pokonany na krzyżu. Co oni zrobili? Zrobili z niej nadbóstwo. Jest Bóg. I teraz wiecie, no ale są te słowa Marii. Ona jej powiedziała, no coś z tym trzeba zrobić, nie? No to skoro ona uszczęśliwiona między kobietami, no to słuchajcie, chodzi o to, żeby ludzie generalnie, żeby ludzie nie rozpoznali, że to dotyczy każdego, tylko żeby ludzie klepali moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, a z Marii zróbmy nadbóstwo. Znaczy to nielogiczne, jest Bóg i Matka Boga. Jaka to bzdura jest w ogóle to, że ludzie sobie w ogóle dają to wbić do głowy. Bóg, Stwórca, jedyny, który nie jest stworzony, ale ma Matkę. I teraz wiecie, ona jest błogosławiona. Dlaczego? Dlatego, żeby ludzie nie rozpoznali w tych słowach Marii prawdy, że jak Bóg mówi do ciebie, to masz się z tym zgodzić. Wielokrotnie dostaniesz proroczą informację o kogoś, która ci potwierdzi to, nie powie ci, przyjdzie ci prorok. Jakby Maria nie ruszyła tyłka do Elżbiety, to Elżbieta nie powiedziałaby, co ona o niej wie, bo w tym momencie dopiero przyszedł impuls Boży. Więc prorok potwierdził Marii, tak, będziesz uszczęśliwiona w ten sposób, że urodzisz Jezusa. Ale ona się wcześniej z tym zgodziła, a później stanęła w tym miejscu i powiedziała, tak, jestem uszczęśliwiona. Urodzę Jezusa, wszyscy będą o mnie mówić. Cóż za pycha, powiedziałaby religia dzisiaj, nie? Cóż za pycha. Prawdziwa wiara w swoją tożsamość. Naprawdę, zobaczcie, bo jak czytamy o tym i wiemy, co się stało, to jest takie fajne, bo nam się wydaje, takie fakty składają, ale wyobraź sobie, nie, kobieta siedzi, obiad robi i ziemniaki obiera, tak? Siedzi, ma wizję, jest przed Chrystusem wszystko. Żyją sobie tam, coś tam sobie robią, każdy z pobożna, tak, robi sobie ziemniaki, obiera, ma wizję. Jezusa urodzisz. Pójdziesz do tej kuzynki w Łodzi? No ta, co była bezpłodna, ona w ciąży jest. Wszyscy będą o tobie mówić, będziesz znana. A? Z kim ona mogła o tym porozmawiać? Przecież za jej postawę dzisiaj, jakby żyła, katolicy by jej oczy wydrapali. Że jest tak pyszna. Ale ona poszła do tej kuzynki, do Łodzi, tak? Ta jej to potwierdziła. I zobaczcie, i z miejscu nic się nie dzieje w okolicznościach. Nikt nie mówi, nie trąbią wiadomości. W internecie nie ma postów. Jezus się urodził. Nie ma tych informacji. Ona sama dostała tę informację. I staje w tym miejscu. Kuzynka jej potwierdza. I mówi, tak, jestem błogosławiona. Jestem uszczęśliwiona. O tym wszystkie narody będą mówić ode mnie. Urodzę Jezusa.
Potężna wiara w swoją tożsamość. Potężna wiara. Ludzie generalnie tak mają, że oczekują fajerwerków, że to wszystko będzie tak, że co do tej tożsamości tysiąc osób przyjdzie i ci powie. Najlepiej jak będzie zjazd proroczy. Będą wysyłali ci wiadomości messengerem. Wszyscy ci prorocy tego świata będą ci prorokowali, tak, jesteś tutaj powołany na to czy na to. Ale dostałeś słowo raz. I za każdym razem, kiedy zaczynałeś rozmyślać i rozmawiać, to ono słabło. Ale ty wiedziałeś, że to było kierunkowe od Boga. Ale później zacząłeś zważać, no nie, miejsce, w którym jestem jednak, ilość czynności, to nie, to na pewno nie, to tak już to będzie inaczej. Pierwszym krokiem jest zgoda z Bogiem. Jak się godzimy z Bogiem, nic nie widząc, bo nikt z nas nie może wtedy nic zobaczyć jeszcze, bo to by nie było wiara. Później przyjdzie informacja prorocza, która to potwierdzi, jeśli będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości, czy miała w tym temacie. Ale musisz w tym stanąć. Każdy z nas musi w tym stanąć. Tak by było fajnie, by wszyscy wypłynęli. Nie. Tak by było fajnie, by to był grunt, który jest takim gruntem, wiecie. Jakby się miało 6 Jezusów urodzić i byłaby informacja w internecie, że 4 się już urodziło, to tak mali by było prościej, nie? Tak, kurczę, to tam w sumie to jest tak, okej, to ja mam tylko 5, ale 1. 1. Jaka opresja na głowę. Ty. Boga chcesz urodzić. Cwaniaro jedna, tak? Taka jesteś mądra. Tak ci się w głowie poprzestawiało. A ty. Ty masz parcie na szkło. Ty to chcesz, to ego nie umarło, tak dzisiaj słyszymy. Ego twoje się odzywa, tak. Zawsze miałeś parcie. O to tylko chodziło. Teraz znalazłeś tę doktrynę. Masz, ty się Jezusem się tutaj podpierasz i wycierasz, ty. Egoisto jeden, egocentryku. No co? Proza życia naszego, tak? Stań tylko w miejscu takim, że rozpoznajesz swoją tożsamość, zaczynasz wierzyć i zaczynasz tak mówić. Od razu religia będzie chciała to trzasnąć, tak? Tak powiedziałem, więc to Maria dała nam przykład, słuchajcie. Dała nam przykład. Twoja tożsamość to słowa, które wypowiedział do ciebie, tak? Musisz w nie uwierzyć i uznać je też za skarb. A jeśli masz jeszcze wątpliwości, to szukaj tego. Napieraj. Napieraj. Módl się o to. Patrz na swoje pragnienia. Nie zostań w sferze bazy. Baza jest piękna. Królowie, zwycięzcy, synowie i córki. To jest super, ale to jest baza. Z tej perspektywy zadanie wykonamy. Musi przyjść objawienie. Tak? No i musimy to uznać, wiecie, za skarb. Tak? Trzeba się z nim zgodzić, zacząć w tym żyć, ale uznać to za skarb. Skarb, skarb, skarb. Ważna rzecz. I teraz, jeśli chcemy wielkich rzeczy w życiu z Bogiem, to nie możemy być malutcy. Już mówię przez pryzmat tego wszystkiego po kolei, tak? Nie możemy być malutcy. W zakresie, w zakresie twojego zadania, jakie masz mieć, to ty jesteś największym bohaterem. Bo to jest twoje zadanie. Bo ktoś ma inne zadanie. Nie porównujemy zadań, które ktoś ma do wykonania. Jedno jest pewne. Twoje zadanie jest twoje. I twoje zadanie ma innego bohatera. Ciebie. Jak się nie wycofasz. To jesteś największym bohaterem, tak? Żaden inny człowiek, bo on ma już inne. Tylko ty. Czyli co to oznacza? Generalnie w ogóle. Wielki Jezus równa się wielki ty. Wielki ty. Bo inaczej, słuchajcie, to wszystko jest religia i patologia. Patologia. Będą krzyczeć, słuchajcie. Będą krzyczeć ego. Będą krzyczeć pycha. Będą krzyczeć. Zresztą wiecie, daleko szukać dalej. Mam wrażenie, że to jest tak opresjonowany w ogóle temat, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale zdecydowana większość ludzi, która w różnym momencie swojego życia opuściła nasz Kościół, albo od razu, albo chwileczkę później, zaczęła świadomie czy nieświadomie atakować nas
głównie Artura, tak? O to, że chodzi o ego. Jak byli w pionie tutaj apostolskiego nauczania, dopóki jakby się nie zbuntowali z tą prawdą, to szli na tym. Niosło ich to. Może nie do końca ten temat przerobili, ale ich to niosło. Nawet do końca sobie nie uświadamiają tego. Ale w momencie, kiedy zrobili krok wstecz, automatycznie ten obszar od razu zostaje uderzony. Zwróćcie uwagę, ja nie wczytuję się za bardzo w te informacje, które tam się, ale ten wydźwięk jest zawsze taki sam, że tu chodzi o ego. No i jak możesz po kilku latach bycia z kimś razem, przerobienia tysiąc razy fundamentów tego, że ego w ogóle umarło, no nawet to nie ma się do czego odnosić, tak? Po prostu, tak, to już są, to już jest wpływ pewnych duchów, tak? Czy naprawdę być blisko Boga i blisko apostolskiego nauczania, takiego pionu w ogóle, ukierunkowania, żeby w ogóle to rozumieć, żeby się z tym zgadzać, żeby ci nic nie skrzypiało, żeby się nie podnosiło, kiedy mówisz wielki Jezus, to wielki ja, tak? Silny, odważny, zbudowany, pewny, wiedzący, czego chce i zdeterminowany. Wiecie, religia często w tym miejscu cytuje Jana Chrzciciela, nie? To jest tak, już wiele razy tak słyszałem, widziałem w ogóle tam dyskusje, posty, że Jan Chrzciciel powiedział, że on musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Natomiast Jan Chrzciciel urodził się przed Jezusem. Jego celem było w ogóle przygotować ludzi, przygotować w ogóle drogę, tak? Nie był narodzony z Bożego Ducha, był w zupełnie innym miejscu niż my jesteśmy, tak? W związku z tym, że on jakby zwiastował nadejście Jezusa, tak? No nie mógł być jakby, nazwijmy się, świecić bardziej na niego. Ja w ogóle osobiście uważam, że to, co powinien zrobić Jan Chrzciciel z chwilą, kiedy Jezus przyszedł, przyjął chrzest w Duchu Świętym i on miał słowo, że to on, to powinien rozwiązać swój klub i się przyłączyć do Jezusa. Równoległe działanie Jana Chrzciciela i jego uczniów było nieporozumieniem. Było tym, że on do końca tego nie zakumał. No później do tego przychodziły takie tematy, tak, że pytał, czy ty to na pewno jesteś ty, czy swoich uczniów, tak, czy zaczął się interesować w ogóle rzeczami moralnymi i tak dalej. Wchodził jakby nie w to miejsce. Ale gdyby on w ogóle powiedział, okej, kończę temat, słuchajcie. Drodzy Izraelici, którzy przyszliście się tutaj chrzcić w wodzie. Oto Jezus, którego wam zwiastowałem. W tym momencie w ogóle idę za nim, rozwiązuję temat. Jeśli masz ten problem, to postanów, że się dzisiaj z tym rozprawić, naprawdę. Wielki Jezus, wielki ty. Coś wam zaśpiewam. To takie moje. To z mojej komory, ale myślę, że to jest chyba dobry czas, żeby to ujrzało światło dzienne i uszy dzienne. Ten z twoich pragnie to ja. W głębi ramion twych przemierzam świat. Jesteś zawsze tam, gdzie ja. W twojej krwi i chwale zwyciężam świat. Wiem, już wiem, to dzisiaj jest zbawienia dzień, wiem, już teraz wiem, to dziś jest zbawienia dzień. Dziś ten dzień to mój czas, biegnę dalej w wierze, pokorony blask. Twoje słowa słyszę dziś,
bo Ty mnie prowadzisz i mogę śmiało iść. Wiem, już wiem, to dzisiaj jest zbawienia dzień. Wiem, już na zawsze wiem, tylko dziś jest zbawienia dzień. I tak dalej. To jest Twoich pragnień, to ja. Zobaczcie. Kiedy pierwszy raz to śpiewałem, to płakałem. Bardzo płakałem. To jest bardzo opresjonowane. Każdy z nas zaśpiewa, że to jest Twoich pragnień, to Jezus. Ale Ty też. Jako Duch zostałeś zrodzony z pragnienia Boga. Nie jesteśmy jedyni z 8 miliardów ludków, którzy żyją teraz, czy większej ilości, która została wysłana. Nie wiem, ile duchów zostało stworzonych. Jak będą schodzić po ziemi? Nie wiem tego. Nie mam objawienia w tym temacie, w ogóle nie szukam. Ale wiem, że zostałem stworzony z Jego pragnień i że zadania, które zostały mi polecone, tak, czy przypisane, to są jakby Jego pragnienia. Ale kiedy to śpiewam, kiedy staję w tym miejscu, nie ma przeszkód. Wychodzę silny, widzący dalej, skoncentrowany na zadaniu, umocniony Jezusem. Religia głowy, jesteś pyszny. Ty nawet nie wiesz, bo nie masz pojęcia, jak jestem nakarmiony Jezusem, kiedy to śpiewam. Nawet nie masz pojęcia, jakie przestrzenie we mnie powstają. To ważne, słuchajcie, bo to jest wszystko praktyczne. Praktyczne. Jeśli miałaś problem z tym, rozwal to, zdecyduj się. Zdecyduj. Ten z Twoich pragnień, to ja. To ja. Bo to prawda jest. Prawda. O każdym z nas. Spójrzmy na innych bohaterów. Dzieje apostolskie 2:38. Chwilę się zatrzymam na Piotrze. Pamiętamy Piotra, nie? Jak zaparł się Jezusa. Jak się bał. Dzieje apostolskie 2:38. A Piotr do nich przemawia do ludzi. Zupełnie inna perspektywa. Upamiętajcie się. Niechaj każdy z was da się zanurzyć w rzeczywistość Jezusa Chrystusa. Na opuszczenie grzechów. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Piotr jest wypełniony Duchem Świętym, tak? Ale zaczyna w praktyczny sposób czaić te wszystkie nauczania Jezusa, których przez lata doświadcza i rozpoznaje też swoje powołanie. Zaczyna się z tym identyfikować. Na tym, co mówi, jest potężna siła, jest potężne namaszczenie, bo on to rozpoznaje, to jest Jego. Tak? To on zdecydował, że tak powie do ludzi. Modlą się grupą, tak? Ale on rozpoznaje. To jest Jego. Kiedy rozpoznaje swoje buty, to jest potężne namaszczenie też na tym. Mówi do ludzi z odwagą, z miejsca swojego powołania. Już się nie boi, tak? Jak wtedy, kiedy Jezus był aresztowany. Już się nie boi, tak? Zobaczcie, ten kompletnie nie jest ważne, co było wczoraj. Tak? Ważne jest, jak dzisiaj zdecydujesz. Tak jak śpiewałem, że to dziś jest dzień zbawienia. Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, czy Piotr się zaparł, czy się nie zaparł. Czy się potknął, czy się nie potknął. Czy stał w rozkroku, ktoś, czy nie stał w rozkroku. Dzisiaj możemy decydować. I z miejsca naszej decyzji jesteśmy wypełnieni, wiecie, Duchem Świętym. Siła przemówienia była taka, że tysiące ludzi się nawracały i namaszczenie. Jak rozpoznał swoje powołanie, tak? Dalej.
Dzieje apostolskie 3:6. To też jest ciekawy fragment, żeby go tak mogę poczytać, tak nie religijnie go poczytać. Nie? Tak? Dzieje apostolskie 3:6. I rzekł Piotr, tak, do tego człowieka chromego, który tam prosił o pomoc. Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. Nie powiedział, srebra i złota nie mam, ale powiem ci o Jezusie i On cię może uzdrowić. Czy on musiał uwierzyć realnie, że on coś ma? I to nie... I to coś konkretnego. Ma. Jakaś siła. Jakaś świadomość tego w ogóle, że mam. Ja mam. Nie, że Bóg daje wierzącym moc uzdrawiania wszystkim nam w Kościele, tylko nagle ja. Nie ma znaczenia reszta. Ja wziąłem, ja mam, ja ci dam, ja ci dam. To jest ogromna siła na tym, ogromna wiara. To, co mam, to, co mam. Bardzo mnie to buduje, tak? Jeszcze ostatni fragment a propos Piotra, Dzieje Apostolskie 4:10-12. Staje przed radą. Jest realne zagrożenie jego życia. Tak? W końcu Jezusa zamordowali. I do niego wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadomo będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych. Dzięki niemu oto stoi stół przed wami. On, kto jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujący, on stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danych ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Spójrzcie na okoliczności. Są kompletnie niesprzyjające. Ale on się już rozpoznał. Jego już to nie obchodzi w ogóle. Nie obchodzi go to w ogóle. On już nie ma problemu ze śmiercią. On wie, kim on jest. Staje przed radą i mówi z potężnym autorytetem. Nie waży słów. Bo wie, kim jest. Wiecie, i to nie chodzi tylko o sam fakt chrztu w Duchu Świętym, nie? Bo to jest jakby niewątpliwie. Został przeobleczony mocą Piotra, jak oni tam czekali. Ale gdyby nie uwierzył w swoje zadanie, powołanie, czyli gdyby nie uwierzył w swoją tożsamość, to by się nic nie wydarzyło. Nic by się nie wydarzyło. Bo nic się nie dzieje jakby samo, z Bogu. Na pewno nie prezentowałby nic taką odwagą i pewnością, nie? Wiecie, bo to wszyscy mamy moc, aby przenosić góry, nie? Chodzi o to, żebyśmy jakby wszyscy je przenosili. Żebyśmy nie pozostali w tej sferze, że mamy moc. Że przyjmujemy przez wiarę, że mamy. To jest bardzo ważne. Pierwsza baza. Mamy moc przenosić góry, tak? I teraz je przenośmy. Dlaczego, zobaczcie, o tych wszystkich innych bohaterach w ogóle. Czytamy w Biblii dzisiaj, że? Dlaczego są ci bohaterowie? Dlatego, że każdy z nich uwierzył w swoje zadanie. Uwierzył w swoją tożsamość. Oni uwierzyli. I dlatego o nich czytamy. Bo uwierzyli i zaczął się sukces. Wykonali zadanie. I czytamy dzisiaj z taką tendencją ludzką do czytania trochę jak powieści, nie? Jak Krzyżaków, Potoku, tamten, tego najechali, tak tylko stał człowiek, który dostał w przeciwnych okolicznościach słowo. I musiał wierzyć, to słowo jest od Boga, jego dotyczy, tak? I stanąć w tym miejscu. Zawsze zasada jest ta sama. Zresztą, gdyby oni nie uwierzyli, to nie mielibyśmy czego czytać. Nie mielibyśmy za dużo do poczytania tutaj. Bo co? Co byśmy czytali? Dlaczego Ewangelia dotarła do Afryki? Nie my pierwsi się zawieźliśmy. Dlaczego dotarła do Afryki? Bo Filip uwierzył, że mówi do niego anioł i że to on, Filip, ma wykonać to zadanie. Tak jak w Dziejach Apostolskich 8:26. To jest w ogóle mistrzostwo świata, zobaczcie.
wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy, tak? I następne zdanie jest w ogóle o Filipie. I wstawszy poszedł. Zero dyskusji. Zero dyskusji. W ogóle jak? A będę miał co jeść? A będę miał co pić? A będzie też palał? A jakie ubrania ze sobą zabrać? Wstawszy poszedł. No w ogóle. I zobaczcie. Wiecie, że na tego rodzaju słowy przychodzi opresja, tak? Że diabeł może powiedzieć, diabeł jak diabeł, nieprzemienione myśli, tak? Pokazują zupełnie inną perspektywę. Dostajesz słowo, jest uwielbienie, jest w ogóle wow, taka jest torpeda, ale już kiedy stoimy w kolejce po jedzenie, to już słabnie to. Podnieście rękę w górę, proszę, kto tak miał. Parę lub jest. Myślę, że jest więcej. No tak to działa. Tak to działa. Trzeba się zgodzić już w tym stanąć. A później dochodzą te wszystkie, no tak, ale tutaj, tam... Już się wszystko tam można wytłumaczyć jakoś, żeby czegoś nie zrobić. Ale tutaj, nie wiem, na kolanach, tak, były łzy, była informacja, było rozpoznanie, było silne jak nigdy dotąd. Nawet w poniedziałek, wiesz, tam. Spotkanie z szefem, maila trzeba wysłać w ogóle. Jakaś informacja przychodzi, tam coś nie wyszło, generalnie gdzie to wszystko, to poczekam, aż Bóg mu powie dalej, co z tym zrobić, nie? Ale Maria nie czekała. Maria powiedziała, jestem uszczęśliwiona wśród narodów w drodze Jezusa w ogóle. I poszła w tym temacie. Dlatego dała nam przykład. Zresztą Filip, Mistrzostwo Świata, już tam się poszło. To ściągający. I tak wiecie, i apostoł Filipa, w wyniku tego Ewangelia dotarła do króla Etiopii. Oczywiście my wiemy, jakby, że to nie kraje przyjmują chrześcijaństwo, ale tak patrząc jakby statystycznie, bez teraz tym językiem, który funkcjonuje, no to Etiopia była jednym z pierwszych państw, w którym, nazwijmy to, została uznana jakimś krajem chrześcijańskim. Co to oznacza? No to z naszej perspektywy oznacza to, że chrześcijanie nie byli prześladowani. Że gdzie indziej byli prześladowani, a tam mogli normalnie sobie żyć, mogli sobie zwiastować. Bo wskutek tego, że Filip się nie wycofał, tak? I kolejnych rzeczy, które się zadziały dalej, tak? Ewangelia dotarła do samego króla Etiopii, który się narodził z Bożego Ducha, bo tam było jeszcze mocne uzdrowienie w rodzinie, już nie pamiętam o kogo. Ale Filip uwierzył, że nawet taka prosta informacja, zobaczcie, wszyscy, ja chcę mieć objawienie, że na największym stadionie świata będę głosił i będą się działy rzeczy. Czekam na takie objawienie. Ale Filip dostał, idź drogą. Tam w drogę na Jerozolimę. Wykonał zadanie. A zobaczcie, jak ogromne konsekwencje, jakie ogromne skutki tego zaszły. To jest to posłuszeństwo w małym, nie? Mała rzecz. Idź na 141, dojedź do metra Młociny. Jak się tam, mam, przecież modliłem się, napierałem ci się w ogóle. Nawet największy stadion, bo ja mam tak w sercu, że ten największy stadion mam. 141 metrów Młociny. Nie chcemy tego widzieć, nie? Mówię generalnie o ludziach. Dlaczego Ewangelia dotarła do pogan? Bo Szał, czyli Paweł, uwierzył, że to właśnie Bóg mówi do niego, tak? Tak, mamy sporo słowa na ten temat w Biblii, ale jeden Dziejach Apostolskich 13:47 ustanowiłem cię światłością dla Boga, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Uwierzył w to. Bo to jest ciekawe, tak już a propos, nie chcę otwierać tego wątku, ale tak a propos religijnego mówienia, abyś był zbawieniem. Czyli to Paweł jest zbawieniem na nim. Jak możesz? Bo to Paweł zaniósł im Ewangelię o Jezusie. Więc to Paweł ich uratował, a Paweł jest zjednoczony z Jezusem. Wszystko się zaczęło od Jezusa, ale Paweł im zaniósł. Paweł. I Bóg nie ma z tym problemu. Abyś był zbawieniem dla Boga. O! Cóż za egoizm. Paweł. Dlaczego Mojżesz wyprowadził Izrael z Egiptu? Bo uwierzył, że to on ma to zrobić. Proste. Uwierzył, że
to jest jego zadanie. Uwierzył, że to jest jego tożsamość. Zobaczcie. Tak sama sytuacja. Druga Mojżeszowa 3:10. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. I znowu, jak my znamy całą historię, to się to czyta tam pewnie, on miał takie w ogóle, on wiedział i poszedł i tak dalej. Nie wiem, dostajesz słowo. Idź dzisiaj do prezydenta, wybawisz całą gospodarkę z pandemii. No. Idziesz? Czy nie idziesz? No bo on dostał to słowo. Przecież jak on by nie uznał tego słowa, to on, że częścią jego jest wyprowadzenie ludzi z Egiptu, pójście do Faraona. Jakby nie uznał, że to on, to by się nie to by tego nie było. Nie tak. Nie tak. I o Mojżeszu byśmy nie poczytali za dużo. Czy uwierzy, tak? Że to jest jego zadanie. Dlaczego Nehemiasz odbudował świątynię? Bo uwierzył, że to on ma to zrobić. Uwierzył, że to jego zadanie, że to jego tożsamość. Czytamy w księdze Nehemiasza 2:5, tak? Poszedł do króla, prosi go, jest mądry, ma zgodę na wyjazd. Proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, aby mógł je odbudować. Uwierzyłem, że to powiedziałem. Uwierzył, poszedł, powiedział, idzie do króla, wie czego chce, tak? Jest mądry, wie jak gadać, tak? Wjeżdża autorytet nad całą sytuacją, idzie w stronę swojego pragnienia, zostawia robotę, którą ma tutaj, koncentruje się na zadaniu, wierzy, że to jest jego. I co? I ma sukces w temacie. I odbudowuje świątynię, tak? Rozpoznaje zadanie, obkłada je wiarą. Jest. Gedeon. Kolejna postać. Ja lubię mówić o Gedeonie, bo ja sobie wiele rzeczy na sobie przerobiłem, jak czytałem Gedeona. To jak sobie... Dlaczego Gedeon pokonał Midianczyków, tak? Uwierzył w słowa. Zobaczcie, pamiętacie historię Gedeona, tak? Midianczycy nacierają, oni biorą wszystkie swoje zapasy do schronu. Do schronu z zapasami, sami do schronu, żeby nas nie złupili, żeby w tym roku zabrali jak najmniej, żeby przetrwać, tak? Żeby przetrwać. I teraz, i on tak robi, wyobraźcie sobie sytuację, obok jego czterech kompanów, wszyscy ładują coś do piwnicy, czy jak to nazwać, tam gdzieś przy ziemiu, tak? I on dostaje słowo. Pan z tobą, mężu waleczny, a jego kręgosłup boli od chowania skrzynek przed najeźdźcą. Idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z rąk Midianczyków. To jest niedorzeczne. Z perspektywy okoliczności, których my czasami czekamy, to jest niedorzeczne. On się bał. On się bał, chował w ogóle się, chciał przetrwać, chciał przeżyć. Idź w tej mocy w ogóle, wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja cię wysyłam. Jak wiele osób nie chce przyjąć tego słowa, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Ja wybawię. Ja wybawię. I to jest pycha. Bo to jest niezależność od Boga. To jest niezależność. To jest brak wiary, że realnie z Jezusem możesz wykonać swoje zadanie, jakby okoliczności nie wyglądały. No możesz. Jeśli to jest twoje zadanie, to tylko ty możesz je wykonać. A Noe, Zarko, jak tam deszczu nie było, a budował arkę latami. Wiecie, to historycznie się czyta fajnie, ale stałem w jego miejscu. Ile razy on musiał usłyszeć, że jest chory psychicznie. Nie wiem, jak by to wtedy nazywali, tak? Ale sam od siebie i z zewnątrz. Jesteś głupi, co ty robisz? Jaki uparty musiał w tym być, że to skończył, dobiegł do celu. No dobrze. Dlaczego dzisiaj tak wiele mówimy o fundamentach wiary? Dlaczego karmimy się nauką zdrową, apostolską? Dlatego, że Artur kiedyś uwierzył, że jest budowniczym fundamentów. Jakby za tym nie poszedł, tak? I nie dlaczego w tą stronę, tylko na przykład jak większość ludzi tutaj, że szczytem służby z Bogiem to jest stanąć z Bożą Bogą, czy jak on się nazywa, na stadionie.
Nieważne o kompromisy, bo to jest taki ten kierunek, to jest ten trend, to jest ta modła tego świata, która przepływa przez Kościół. I potrzebuję się po to, potrzebuję, będę wielki, będę ważny. Ale inaczej jest stanąć na tym, co dostajesz, kopać i budować od początku, tak? A dzisiaj jesteśmy owocem już na tego. Bo siedzimy z zupełnie innej perspektywy, w ogóle startujemy, mamy tą bazę, możemy się skupiać na kolumnach. Za każdym razem, każda rzecz jest związana z tym, żeby rozpoznać i uwierzyć swoją tożsamość, tak? Bo kiedy zaczynasz wierzyć w swoją tożsamość i zaczynasz żyć w zgodzie z nią, tak? No to właśnie wtedy stajesz się bohaterem, tak? Nawet jeśli czyimś zadaniem jest przyprowadzić tylko osła, na którym wjedzie Jezus, to jest Jego zadanie. I to, że On to robi, bo Jezus musiał wjechać na tym pośle, to On jest bohaterem, największym bohaterem. Rozpoznał swoje zadanie. Nie wszyscy będą rodzić Jezusa, jak Maria. Nie wszyscy będą szli do pogan. I to, wiecie, bo to się wszystko łączy dzisiaj, też wszystkie te jako ostatnie nauczania. Nie porównujemy się. Ale jak rozpoznaję, że mam znaleźć osła i Jezus ma na nim wjechać, to zrobię to perfekcyjnie. I jestem bohaterem. Jak jest Twoje powołanie? Znaleźć osła. I jestem z tego dumny, tak? W Ezechiela 32:12 czytamy: mieczami bohaterów, a wszyscy oni są pośród narodów najsrożsi, powalą twój tłum, zniszczą oni okazałość Egiptu. I wszyscy będzie starty. Bohaterów, którzy rozpoznają swoje powołanie. Kto jest bohaterem? Każdy, kto rozpoznaje, kim jest. I postanawia żyć zgodnie z tym objawieniem. Tak było, zanim powstała, została spisana Biblia i tak jest dzisiaj, tak? Zobaczcie, bohaterami, już kończę powoli, bohaterami są nie tylko ci, którzy są na szpicy, bo to też trzeba dobrze czytać Biblii. To jest na przykład taka osoba, takie małżeństwo jest. Akwila, taki Izraelita, tak? I jego żona, Pryscyla. I Paweł kilka razy o nich mówi. Ich służba to była pomoc Pawłowi, aby się rozwinął. Prowadzili kościół w domu, abyśmy tego nie zwali, zbór czy grupa domowa, nie ma znaczenia, tak? Czasami się angażowali, bo są jakby informacje o tym, też pewne jakby działania bezpośrednio, ale przede wszystkim byli też dla niego wsparciem i byli też dla niego zapleczem. W Kolosan, a to przeczytam szybciutko, tak, jest inna postać. Epafras. Bo to ważne. Jak się czasami czyta na akord Biblię, to w końcu coś się przyspiesza. A to są też ważne informacje. Już kończę list do Kolosa, tam są pozdrowienia tam. To nieważne. Nie? Szybko, bo tam następny raz będą objawienia w kolejnym liście. Ale tu mamy 4:12-13. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i Hierapolis. Kolosanie, mieszkańcy Laodycei i Hierapolis, to był ich wstawiennik, który toczył boje. To było jego zadanie. Rozpoznał to. Wielu z nich tyłki pewnie uratował w niejednej sytuacji swoimi modlitwami stawienniczymi. Wierzę, że się rozpoznał, dlatego czytamy o nim dobrą informację, bo jego sukces w tym temacie był widoczny, tak? Wiecie, to też trzeba spojrzeć, czy w wojsku bohaterem jest tylko generał? Nie. Pułkownik też jest bohaterem i zwykły walczący żołnierz też jest bohaterem. Bo zobaczcie, gdyby nie było żołnierzy na froncie, to generał nie byłby bohaterem, on był tylko wizjonerem. Żeby on mógł być bohaterem, to muszą być też inni bohaterowie.
Dlatego wszyscy muszą Cię rozpoznać, bo to się łączy i gdzieś tam manifestuje, tak? Przecież, no chodzi o to generalnie, żebyśmy znajdowali swoje buty, w nich chodzili i byli jak Maria. Amen. Amen.